Trwają prace przy realizacji dużej powiatowej inwestycji finansowanej w 70% z Funduszu Dróg Samorządowych. To droga Głobikowa-Braciejowa. Aktualnie odbywa się przebudowa drogi Łabuzie-Południk-Kamieniec. Prace projektowe tej drogi rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku. Pracownicy starostwa napisali wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W marcu otrzymaliśmy pozytywną decyzję tutaj pana premiera odnośnie zaakceptowania tej drogi do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na wiosnę tego roku rozpisaliśmy przetarg. Przetarg wygrała firma Eurovia i w maju przekazaliśmy plac budowy. Wyłoniona w przetargu firma Eurovia Polska S.A. rozpoczęła inwestycje pod koniec czerwca. Trzeba było zorganizować ruch objazdy, uzyskać wszystkie zgody i pozwolenia. Pierwsze prace były związane z, to były tak zwane prace ziemne, czyli zebranie poboczy, pogłębienie rowów, zebranie tego humusu. To zostało zakończone już akurat na tym odcinku w ubiegłym tygodniu. Teraz firma przeniosła się na odcinek od szkoły w Głobikowej w kierunku Kamieńca. Teraz wykonywane są prace związane z utwardzaniem poboczy, przygotowaniem podłoża pod pierwsze warstwy asfaltu. W kolejnym etapie, w przyszłym tygodniu, jak wykonawca tutaj zapewnia, będą już rozpoczęte prace związane z budową chodnika, czyli krawężnikowanie, osadzanie krawężników, a następnie pierwsze warstwy podbudowy właśnie asfaltowej. Wszystko wskazuje na to, że inwestycje uda zakończyć się wcześniej, choć była rozpisana na 2 lata. Ja się cieszę i dziękuję ze swojej strony firmie, że nie tylko pracuje zgodnie z harmonogramem, ale ten harmonogram wyprzedza, bo plan jest taki, że obydwa odcinki, czyli odcinek tutaj Południk Szkoła i Szkoła Kamieniec, uda się zrealizować w tym roku. To bardzo ważna droga prowadząca do Ropczy z Jasła, a także Krajowej A4. Firma Eurovia Polska S.A. realizuje zadanie za 5,5 miliona złotych.